Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek z Just Causa 3. Dzisiaj zaczniemy od nawiązania do amerykańskiego serialu Bogaci Bankruci. W mieście znajdziemy stoisko z bananami, prawie takie same jak serial. All units on alert. Re-establish visual contact. Tu znajdziemy miejsce, które zawsze widzimy uruchamiając grę. Znajduje się tutaj także te same krzesło i parasol. Tę ciekawostkę wysłało mi dwóch widzów, za co im bardzo dziękuję, a chodzi w niej o pistolet, który znajdziemy, gdy wyzwolimy pokazane na mapie miasteczko. Dzięki tej broni możemy napompować głowy ludziom i zwierzętom. Głowa naszego bohatera także się zwiększy. Gdy zabijemy tak napompowanych ludzi, odlecą oni. Jeżeli chcemy, aby efekt wielkiej głowy naszego bohatera zniknął, wystarczy, że zamienimy naszą broń na inną i zapiszemy grę. Po ponownym uruchomieniu nasza głowa będzie miała już normalny rozmiar. Teraz ciekawe nawiązanie do sporu o to, jakiego koloru jest sukienka pokazana na obrazku. Niektórzy uważali, że jest ona biało-złota, a inni, że czarno-niebieska. Okazało się, że w rzeczywistości jest czarno-niebieska. Ludzie się mylili poprzez padające na nią światło. W tym miejscu znajdziemy nawiązanie do serialu Doctor Who. Chodzi tutaj o posągi, które się przemieszczają, gdy na nie nie patrzymy. A to już wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!